Bardzo często zadaję Ci pytania dotyczące, jak zmotywować swojego syna czy córkę do nauki. Pierwszą rzeczą jako rodzic nastolatek musi, nastolatka musisz zrozumieć, że odpowiedzialność za naukę i wybór przyszłej kariery to odpowiedzialność syna, a nie Twoja. Twoją odpowiedzialność jest go wychować, zadbać o jedzenie, ubranie. Teraz ja wiem, co pomyślisz. Pomyślisz sobie, no tak, jak mu odpuszczam, to nie do następnej klasy. Proste. Tak w niektórych komentarzach było napisane. Ale ten strach, przed tym przekazaniem odpowiedzialności powoduje, że uniemożliwiasz swojemu nastolatkowi wykształcenie autonomii i branie odpowiedzialności za naukę razem z konsekwencjami. A konsekwencją może być jedynka, tak. W takim razie co? Odpuścić kompletnie? Nie, nie chodzi o to, żeby odpuścić kompletnie. Chodzi o to, żeby w którymś momencie siąść i przedyskutować, że słuchaj synu, słuchaj córko. Nauka jest Twoją odpowiedzialnością, ale gdybyś potrzebował mojej pomocy, jestem obok i mogę, ci we, mogę Ciebie wesprzeć. I teraz, jeśli jest na przykład, przyjdzie syn czy córka, żeby, żebyś go odpytał z polskiego czy z jakiejś biologii, to to zrobisz. Ale jeśli widzisz, że jest to przedmiot, z którego nawet Ty sobie nie poradzisz, to śmiało możesz zaproponować jakieś korki z danego przedmiotu. Za bardzo zastanowić się również, dlaczego Twój syn nie lubi się uczyć konkretnego przedmiotu, czyli powiedzmy na przykład dostaje jedynki z fizyki, siądź i porozmawiaj, słuchaj, co jest z tą fizyką, bo może się okazać na przykład, że nauczyciel się na niego uwziął, może się okazać, że e, nauczyciel nie motywuje wystarczająco, bo no niestety już jest bliżej emerytury niż początku swojej kariery, a nauka już mu nie sprawia e, przyjemności. Może tak być, może. A może być na przykład tak, że twój syn albo córka ma zaległości z pierwszych lat szkoły z matematyki i jeśli teraz nie wesprzesz go w odpowiedni sposób, no to będą konsekwencje jeszcze gorsze. Dalej, pamiętaj też, żeby porozmawiać na ten temat, co interesuje twojego nastolatka. Czyli jeśli on marzy o tym, żeby być lekarzem, powiedzmy, czyli biologia, fizyka i chemia, no to nie chcie mieć piątki z historii, którego po prostu nie interesuje. No i dom na przykład było tak, że co roku decydowaliśmy, jakie trzy przedmioty są najważniejsze i na których mu zależy. I wierzcie mi, nie było to tak, że co roku były te same przedmioty. Więc jeśli mój syn na przykład jest na matwizie, to ja nie oczekuję, że on będzie miał piątkę z biologii, bo biologia to nie jest jego przyszłość. W związku z tym szczerze porozmawia ze swoim nastolatkiem, ale też zrozum, że to jest jego odpowiedzialność. Jeśli dostanie jedynkę, to nie wydzieraj się znowu siedziałeś tyle na telefonie, i widzisz masz tego konsekwencje. Tylko spytaj się, i co zamierzasz z tym zrobić? No wiesz, mamo, myślę, że chyba no, w następnym tygodniu jest poprawa, to może poprawię. Okej. Okay. Jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, jestem obok. Na tym polega, bycie dojrzałym rodzicem nastolatka.